Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie z kolejnymi informacjami od SCS Software. Dzisiaj będzie taki przegląd ostatnich postów, jakie się pojawiły. Choć nie są one jakoś mocno istotne, to jednak muszę Was tu poinformować, co się działo. A zaczniemy sobie od najnowszego postu z dzisiaj, czyli 19 kwietnia, na temat. Tych nowości, które dojdą w tej aktualizacji czy 1.50 i które można już testować w ramach eksperymentalnej bety 1.50, chodzi tu o pewne zmiany i nowości, jakie zostały wprowadzone przy modelu International LT i International Lone Star. Pierwsze zapowiedzi, choć dotyczyły one tylko modelu LT, pojawiły się już na ostatnim świątecznym streamie. A w momencie, kiedy rozpoczęła się eksperymentalna beta, wiemy, że no, już w tej wersji pojawią się te nowości, możemy już je testować. Natomiast z tego postu dowiemy się dokładnie, co zostało tutaj wprowadzone. Między innymi, wprowadzono dodatkowe nowe funkcje i konfigurowalne opcje do wybranych części ciężarówki. Również dostosowali i dopracowali niektóre istniejące części oraz przerobili podstawową geometrię ciężarówki. Największą nadchodzącą modernizacją będzie dodanie zintegrowanego układu napędowego S13, który obejmuje nowy silnik, skrzynię biegów T14 i nowe akcesoria. Te nowe akcesoria obejmują więcej opcji przedłużeń owiewek, podwozia oraz więcej opcji zderzaków i osłony chłodnicy. Dodali także owiewki Flow Below, APU czy APU, czujniki martwego pola i zupełnie nowe podwozie z krótszą kabiną dzienną. Do tego jak przyjrzymy się z bliska, pewnością dostrzeżemy mniejsze szczegóły, które również zostały tutaj dostosowane. Do tego wnętrze zarówno Internationale LT jak i Internationale Alon Stara przeszły gruntowny remont. Spodziewamy się nowych modeli, zaktualizowanych tekstur i materiałów wewnętrznych. Dodali także zupełnie nową funkcję w postaci konfigurowalnych szafek wewnętrznych i wreszcie obie ciężarówki mają teraz działającą fizykę kabiny. Także tyle z takiego ciekawostkowego postu, bo w sumie to no wiemy, że to po prostu już zmierza, może ten post planowali... No... Kiedyś wcześniej Ale się nie wyrobili, bo dosyć wcześnie zaczęli z tą eksperymentalną betą i że w ogóle wypuścili to jako eksperymentalna, a nie open beta, ale może było to jednak specjalne działanie, żebyśmy mogli teraz testować, sprawdzać te wszystkie błędy, a oni w międzyczasie wiadomo dostosują to będą wiedzieli co należy naprawić, bo jednak teraz SC Software przechodzi no właśnie tą swoją przeprowadzkę, przeprowadzają się do nowej siedziby, o czym poinformowali wczoraj, 18 kwietnia na swoich social mediach. Tutaj możecie zobaczyć parę zdjęć, właśnie z tego, jak wszystko pakują, jak się przygotowują do tej przeprowadzki. Trochę to może potrwać jednak, no i wiadomo, też to całe dostosowanie pewnie zajmie im trochę czasu. Także może co nieco wpłynąć to oczywiście na niektóre aspekty pracy SC Software. Niektóre oczywiście, bo nie wszyscy pracują w siedzibie. Przykładowo, Alex obi siedzi w Brytanii, więc nadal może tutaj dawać nam wspaniałe posty o na przykład kolejnych stanach z ATS-a. Chociaż zanim jeszcze do nich przejdziemy, no to tutaj. Tutaj jeszcze wcześniejszy post 17 kwietnia dotyczy nowego filmiku z serii SS on the Road, gdzie tym razem pokazali taką przechadzkę wokół modelu VNL 860, oczywiście marki Volvo. nie mogą zobaczyć ten filmik na kanale SS Software, ale nie tylko ten, bo również czeka na Was 20-minutowy pierwszy oficjalny gameplay z dodatku Nebraska, która... Zbliża się bardzo szybko i możliwe, że wyjdzie niedługo po już wydaniu oficjalnej wersji 1.50, bo to właśnie jest ta wersja spierająca ten dodatek, co można chociażby zobaczyć po podglądzie mapy w samej grze na tej wersji eksperymentalnej becie 1.50, bo obszar braski został zaznaczony na szaro, do tego lista zaplanowanych postów została skrócona. Przed nami jeszcze takie ostatnie posty, także Nebraska pojawi się bardzo szybko. A jak prezentuje się na chwilę obecną, możecie zobaczyć sobie na tym oto gameplayu. Znajdziecie go na kanale SC, software, ewentualnie link również jest w opisie. A my idziemy dalej. Czas na Arkansas i tutaj posty z 14 kwietnia na temat roślinności tego stanu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, co go tutaj czeka, jeśli chodzi o kwestie roślinności, to może się przekonać o tym, że ten stan ma swoje własne drzewo, jakim jest sosna Lobloli. Oprócz tego na pewno w tym stanie natkniemy się na cyprysa łysego. Powszechnie jest spotykany na obszarach bagiennych lub podmokłych, ale oprócz tych lokalnych roślin mamy też tych intruzów, mamy rośliny inwazyjne, jak chociażby winorośl kuzu. A innym przykładem jest drzewo jedwabne, gatunek drzewa ozdobnego, które występuje w Azji, zwłaszcza w Iranie, Korei i Japonii. Przyznam, że jest to ciekawy post, co nieco na pewno można się dowiedzieć, ale ile on ma wspólnego z trackerką, no to się nadal zastanawiam, ale jeśli ktoś jest zainteresowany takimi szczegółami, które w tym poście, no jakby kto inny Alex przygotował, no to link znajdziecie w opisie, możecie sobie poczytać całość. A skoro jesteście na kanale sc Software, to możecie tam zostać, bo jeszcze czeka na was jeden materiał z 13 kwietnia. Dosyć długi, bo ponad godzinny materiał z wyprawy SCS do Muzeum DAFA. Na pewno miłośników tej marki zaciekawi ten materiał. Natomiast jeśli chodzi o ten cały odcinek, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do osienia, do filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.